Postanowiłam powiesić tu huśtawki, bo nigdy nie chcę dorosnąć. Mam wrażenie, że stoisz w rozkroku między dwoma światami. Jak udaje ci się pozostać niezależną i jednocześnie czerpać garściami z możliwości, jakie daje Hollywood? Nie żyję tak, jak to sobie ludzie wyobrażają. A kiedy fotografuję ludzi na konkretne zamówienie, zazwyczaj robię to u siebie w domu. I możesz złapać nić porozumienia z tymi ludźmi. To tak, na 100%. W moim życiu nie ma czegoś takiego jak Hollywood. Hollywood to kilka ulic i trochę domów, które wtapiają się w Los Angeles. Ten mit wielkiego świata nie jest częścią mojego życia. W moim życiu są ludzie, niesamowici, utalentowani, z pasją i wizją. Tacy wspaniali szaleńcy są wszędzie. Hollywood nie ma tu nic do rzeczy. Z powodu mediów społecznościowych wyrosła między nami ściana. Jesteśmy połączeni jak nigdy dotąd, ale jednocześnie nie wiemy, jak do siebie zagadać w prawdziwym świecie. To nie tylko Hollywood ma problem ze sztucznością i wyobcowaniem. Wszyscy mamy ten sam problem przez ciągłe życie online. Czy miewasz czasami popularny wśród ludzi sukcesu syndrom oszusta, kiedy myślisz, że może nie zasłużyłeś na to wszystko, co masz? Nie, bo ciężko zapieprzałam na to, żeby być tu, gdzie jestem. Ale czuję się wielką szczęściarą, wiesz? I muszę sobie samej przypominać, że nic nie spadło mi z nieba, tylko że to moja ciężka praca. Ludzie, którzy będą to oglądać, mogą sobie pomyśleć, że jesteś dziewczyną z aparatem, która sobie robi zdjęcia i zarabia za to dobre pieniądze. Wielu z nich zapyta, to gdzie tu jest ta ciężka praca? Ktoś powie, ja pracuję przez 8 godzin w markecie albo na kopalni, albo jestem chirurgiem i robię operację mózgu. To jest ciężka praca. A jak ty ją definiujesz w swoim życiu? Wytrwałość. Naprawdę musisz mieć bardzo mocną psychikę. Codziennie byłam odrzucana, więc musisz być naprawdę cholernie twardy i nigdy się nie poddawać, niezależnie od tego, ile razy usłyszysz nie, nie, nie jesteś dostatecznie dobry, nie dasz rady tego zrobić. Słyszałam to całe życie, ale mimo to, wstając każdego dnia, miałam nadzieję, że jestem o krok bliżej celu. Skąd ta siła i upór w dążeniu do celu, skoro tyle razy byłaś odrzucona? To bardzo proste. Jestem Polką. Polacy są z natury odporni i bardzo ciężko pracują. To jest kwestia kulturowa, także sposób, w jaki zostałam wychowana przez mamę i tatę. Zobacz tylko, jak cholernie ciężko Polacy potrafią pracować. Mamy to we krwi.